Pyszne jedzenie, występy, muzyka na żywo płynąca ze sceny, mnóstwo atrakcji dla dzieci. Tak jest każdego roku podczas gościszowskiej Peczenicy. W tym roku dwudniowe święto pieczonego prosiaka odbędzie się już po raz 17. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam do Gościszowa 30 czerwca i 1 lipca na kulinarne święto Peczenice. W programie to, co najważniejsze, stoiska z peczenicą, pokaz obrzędu przygotowania peczenicy w wykonaniu laureata wielu konkursów kulinarnych, pana Franciszka Bochenka. Ponadto festiwal folkloru, liczne konkursy, po raz pierwszy konkurs na najlepsze świńskie przebranie kierowane dla dzieci oraz Liga Mistrzów w sportowym grillowaniu z udziałem gminnych drużyn piłkarskich. Zaprezentuje się również grupa rekonstrukcyjna historyczna Nieczuja z Gorzyc, z którą gmina Nowogrodziec w ubiegłym roku podpisała umowę partnerską. Natomiast zespół Gościszowianki z kapelą zaprasza na spektakl Strachy w wykonaniu Gościszowianek. Teatr Wsi Polskiej Strachy, kabaretowe przedstawienie odbędzie się w niedzielę o godzinie 20:20. Z tym widowiskiem byliśmy już kilkakrotnie poza naszą miejscowością. Byliśmy w Jeleniej Górze, w Cieplicach, wystawialiśmy również w Kielcach, w Tarnogrodzie. I byliśmy zaproszeni przez Ogólnopolski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Byliśmy tam właśnie gościnnie, przedstawialiśmy to widowisko, co przyjęło się bardzo gromkimi brawami i mieliśmy satysfakcję właśnie. A w Gościszowie po raz pierwszy. A w sobotę około godziny 20:50 kabaretowe klimaty zapewnią znane w regionie dwie kumy z Gościszowa. Jak zwykle na gościszowskiej peczenicy nie zabraknie muzyki. Ja jako kierownik zespołu Gościszowianki zapraszam serdecznie właśnie na naszą pieczenicę. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnione zespoły z Raciborowic i z Rząsin. Będą te zespoły występować w sobotę, w niedzielę zaś będzie zespół z Milikowa, z Działoszyna, górnołużyckie błękitne kamizelki z Łagowa, zagajnik Wykroty z kapelą, no i oczywiście mali gościszowianie i gościszowianki. Tradycyjnie też na peczenicy w Gościszowie będzie można dobrze zjeść. Mamy kilkanaście stoik z pieczenicą, także że uważam, że na tyle będzie tych prosiaków pieczonych, co będzie można, każdy będzie mógł spróbować zjeść. No, myślę, że to wszystko jest bardzo smacznie robione. Szkoła podstawowa z Gościszowa właśnie będzie miała stoisko z ciastami. Rada Sołecka będzie również miała stoisko z ciastem i z pitą. Także dziewczyny z zespołu również będą miały pite. Myślimy, że wystarczy dla wszystkich i bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Turniej o Złoty Ryj czy konkurs wejście na słup o nagrody sołtysa to także tradycyjne zabawy peczenicowe, których nie zabraknie i w tym roku. Dla dzieci jak zwykle mnóstwo atrakcji. Przygotowaliśmy też dla dzieci różne atrakcje, między innymi Wesołe Miasteczko, konkursy oraz, jeżeli pogoda na to pozwoli, lot balonem. Natomiast w niedzielę zapraszam na koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu Bobby. Sobota zaś zakończy się dancingiem pod gwiazdami z zespołem Vivat. Wiele atrakcji. Tak jak co roku zapraszamy wszystkich dookoła z całego naszego województwa i dalej. Dwa dni się bawimy, także się bawimy 30 czerwca i 1 lipca. W sobotę od godziny 16, w niedzielę od godziny 15. Szczegóły imprezy, która odbędzie się w najbliższy weekend na plakatach, wydarzenie poprowadzi Olgierd Poniźnik.